Witajcie. Dzisiaj będziemy robić doświadczenie, w zasadzie tam warsztatów szkolnych. Wykorzystam obudowę po wzmacniaczu 100 bis. Muszę tylko wydobyć to subchassis, po to, żeby tutaj na tych właśnie, o tych punktach sobie popracować z lampą. Aż mam otwory do tego, żeby zrobić odpowiedni układ i dość bezpieczne warunki, żeby to pomierzyć. Jak to było skonfigurowane? Zasilający transformator, lampa prostownika tutaj. Tutaj była... Nie pamiętam. Tu EL34. Tutaj układ sterowania tymi lampami. Transformator głośnikowy. Pamiętajcie, że to był wzmacniacz rozgłoszeniowy, więc 120 V było na wyjściu. No i tu były kondensatory. Właśnie odmontowałem gniazda wyjściowe, tutaj był bezpiecznik, przelotka na przewód. No i tutaj reszta obudowy. Kiedyś to wykorzystam, być może zrobię z tego jakiś wzmacniacz, tylko że w ten czas musiałbym tutaj w miejscu tego transformatora wyjściowego zrobić coś takiego, że zalepić to i dać dwa transformatory głośnikowe. Najlepiej toroidy, bo zmieściłyby się. Może kiedyś będzie z tego jakiś wzmacniacz w paszpulu 50 W. Może, nie obiecuję. Teraz muszę dla wizualnego efektu podczas ćwiczeń przemalować to, bo niestety jest strasznie brzydka ta obudowa. No i znalazłem rupiecie z tego wzmacniacza. To jest od skręcenia transformatora, ale mam tu kondensator. Sprawdzimy sobie jego kondycję. 70 rok. Tak, teraz widać 53 mikron. On ma nominalnie 47. Nie, 50 mikron. Brawo, brawo. Zobaczmy drugi. I brawo, brawo. ESR w normie. Pojemność w normie. Spokojnie mogę go używać. Oczyściłem sobie gniazdka. Mam tutaj elementy mocujące. Oczywiście to wszystko jest z demontażu. Tak żebyście mi tutaj nie powiedzieli, że jakiś stary produkt używam albo co. Z tego względu, że robię doświadczenie, to będę używał dostępnych rzeczy, które są gdzieś tam na wyposażeniu u mnie w warsztacie, z demobilu jakiejś tam części, to niczemu nie wadzi i nie przeszkadza. Natomiast gdybym robił coś nowego, to pewnie bym kupił nowe gniazda, chociaż te są w pełni funkcjonalne. Trzeba je tylko troszeczkę oczyścić, ja je zanurzę potem w specjalnym płynie jeszcze i będzie dobrze. Gniazda jak nowe, jeszcze mokre. Będziemy robić metodą point to point. No niestety z transformatora mam troszeczkę za wysokie napięcie. Muszę je obniżyć. No i coś mi się z soft startem stało, że nie chcę ruszyć. 300. Dobrze widać, 364 V. Będę musiał to troszeczkę obniżyć. A tutaj albo przejść na 12 V, czyli to tam muszę podłączyć. Albo po prostu wstawić szeregowo jakiś tam opornik. Górne uzwojenie nam daje 7 V, 7,8. Więc po odwydnięciu dwóch zwojów z tej strony odczepu i dwóch zwojów z tej strony odczepu powinienem mieć około 6,2 V. Gdybym odwinął jeszcze po jednym zwoju, byłoby ok. A tak opuściłem napięcie o 1 V. Czyli 4 zwoje odwinąłem. To mi się zacina. Ponieważ obniżyłem napięcie tutaj, więc pewnie już nie uruchomię tego przekaźnika. On ma napięcie zasilania 6 V chyba. Nie wiem, nie widzę tutaj nigdzie. Tak, 6 V. Muszę w inny sposób rozwiązać dzielnik na tej płytce, żeby mi to ruszyło. No i proszę, taką parę napięć zasilających będę miał.
do tego doświadczenia. Dzień dobry wszystkim. Przygotowuję się do przygotowania prototypów, do badań stopni napięciowych, bo tak naprawdę będziemy badać tylko wzmacniacz oporowy zbudowany na trzech lampach, znaczy trzy układy na dwóch lampach. Jedna to będzie EF86, jak znajdę dobrą, ECC81 i ECC81 zmostkowana. Mamy założenie wzmocnienie 29 dB, a 29 dB oznacza, że jeżeli na wejście lampy na siatkę sterującą podamy 1 V, to na nodzie będziemy mieli 28,2 V. Tutaj macie kalkulator i widzicie, że 29 dB to 28,18 V na volt. Będzie trzeba zmierzyć napięcia, prąd, pasmo przenoszenia, żebyście mogli wyciągnąć jakieś tam wnioski. Mam lampę, nową lampę CC81 kupioną niedawno i jest to lampa od firmy JJ. Oczywiście mógłbym tutaj kupić jakąś inną lampę, ale ta była w miarę tania, do doświadczeń się nadaje. Poza tym ta lampa nie jest taka zła. Tutaj mam artykuł o ECC83 z Vacuum Tube Valley części 14, wydania 14. I panowie piszą na temat ECC83, czyli siostry lampy ECC81, że jest w miarę dobra. Jak widzicie, nice, warm, mid-range and sparkly treble, czyli przyjemne, ciepłe tony średnie i jest iskrzenie wśród sopranów, czyli tam te soprany mogą delikatnie, fajnie brzmieć. To jest badanie z wzmacniacza gitarowego i wzmacniacza audio. Panowie, którzy się nazywają, tylko teraz znaleźć ich nazwisko. Tak. Charles Kittleson i Ron Vale w 2000 roku robili doświadczenia. Ten artykuł znalazłem przypadkowo w starych gratach. I podzielę się z wami treścią tego artykułu, ale w innym filmie. Natomiast teraz chciałbym policzyć punkt pracy tych triod. Jak policzyć punkt pracy triod? To już wyjaśniałem wam. Pokażę wam pewien podręcznik. Podręcznik pana Masewicza, radiotechnika dla praktyków. I na stronie 266 jest ładnie opisany sposób, jak wyznaczyć punkt pracy triody, a także pentody, bo taki sam sposób można wyznaczyć punkt pracy pentody. Tyle, że trzeba pamiętać, że na siatce trzeciej, czy tam nie, siatce drugiej trzeba mieć niższe napięcie niż napięcie na anodzie. Rozbujałem się z obliczeniami na pentody i zapomniałem. Przecież ja nie chcę ponad 100 V na volt wzmocnienia, a 28 V na volt. No taki tutaj mamy wzór do obliczenia kołu. No to będę musiał poprawić sobie. Powiem szczerze, że liczenie pentod nigdy nie lubiłem. Po prostu są one trudne w obliczeniu. O wiele trudniejsze niż triody. No to ze względu właśnie na to duże wzmocnienie. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie wziąć sobie z katalogu po prostu tej pozycji i zrobić. Jak widzicie, wzmocnienie jest 112. Ciągle coś na warsztacie do roboty, właśnie baterie wymieniam. Ale dobra, to odłożę na bok i zabieram się, bo za tydzień będzie emisja filmu. Zepsuł mi się niestety tranzystor w starcie, więc wymontowałem całość, bo nie chce mi się szukać. I taki przełączniczek. Więc teraz tak, drodzy widzowie, widzicie fuszerkę. Nie róbcie tego u siebie, możecie zostać porażeni prądem. Ja znam procedury bezpieczeństwa pracy z takimi fuszerkami, bo nieraz się coś takiego na chwilę robiło. Ale nie polecam tego robić i przestrzegam, żebyście mnie nie naśladowali, bo może się okazać, że stracicie zdrowie przez porażenie prądem. I tak, mam tutaj kilka lamp. To jest chyba CC81.
6F1P. Tu mam zepsutą EF86, zaraz ją rozbiorę. No i EF86. I tak zastanawiałem się, na czym zrobić pentodowy układ. Zrobimy ją na ECL86, wykorzystamy tylko pentodę. Natomiast niestety jeje, ECC81 będzie do porównania. I myślę, że będzie dobrze. Nie używam EF86, bo ta ma za duże wzmocnienie i tu niestety no 137 wzmocnienie mi jest niepotrzebne, 117 mi tam wyszło wzmocnienie, najmniejsze jakie mógłbym zrobić, w miarę ładnymi zniekształceniami, więc zrobimy to na tej ECF82. Zresztą taki układ będę robił we wzmacniaczu. Sprawdziłem sobie też, czy zniekształcenia wnoszone przez pentodę dla górnych częstotliwości nie będą zbytnio dokuczliwe, no i tutaj mamy, takie będą zniekształcenia. Ten element, który tutaj widzicie oznaczony 15x300, jest to termistor stosowany w telewizorach do szeregowego żarzenia lamp. Ustala prąd na 300 mA. Powolutku model robimy. Teraz szukam 2,2 kg 2W. No niestety taki nie mam. Będę musiał skrzebać z jakichś innych 2-3 rezystorów, żeby sobie obniżyć napięcie zasilania. To prawda, że to tak trochę nieładnie, ale no ten ma 2, ten ma 2, ten ma 2, ten ma 2. I jak tu mamy 1 kilo, tu mamy 1 kilo, 2 kilo mamy razem i 4 waty. No i 17,22. A tak szczerze powiedziawszy, to zrobiłem dopiero to. Jedną lampę uzbroiłem, zrobiłem przewody wejściowe. I tu jest też wtórnik uzbrojony, także będzie co badać, ale nie wiem, czy dzisiaj zdążę już. Taki rezystor 100 kilo będzie symulował nam regulator barwy dźwięku, no, jakiś tam spadek napięcia będziemy na nim mieli i wyjście z anody pentody pośle na potencjometr i jeszcze sobie zrobię coś takiego jak przejście między pomocą tego rezystora i na drugi z tych potencjometrów zrobię wyjście i będę mieć wyjście za wtórnikiem, wyjście bezpośrednio za potencjometrem, no i wejście gdzieś tam będę musiał jeszcze zrobić. Żarzenie działa. Co prawda nie robiłem softstartu dla żarzenia, trochę mi rozbłyska, ale to jest tylko do badania. Wypadałoby zbadać napięcie. Włączyłem na chwilę zasilacz. I dobra, wyłączyłem go i jedynka. Jedynka to jest katoda triody. A nie mamy obciążenia, więc spoko. Napięcie jest dobrze. Dwójka to jest katoda pentody, trójka siatka. Widzicie tam coś? Nic nie widzicie. Siatka, czwórka to jest żarzenie. Piątka to jest żarzenie. Szóstka anoda pentody, siódemka katoda pentody, ósemka, dziewiątka, ok. Tu mamy masę. Tu mamy napięcie przed rezystorem anodowym. Tu mamy napięcie na anodzie pentody. Powinno być trochę niżej. Tu mamy na siatce ekranującej, też trochę niżej mogłoby być, czyli te rezystory tutaj nie obniżają mi napięcia w takim stopniu, jaki bym chciał. Napięcie zasilające 330 V, 318, może lampa nie bierze zbyt dużego prądu. 308, tuż powinien mieć 250. I teraz tak, tak jak powiedziałem, anoda, siatka ekranująca. Do katody się nie dobiorę. To jest nóżka numer 8, katoda lampy
triody 60 V. Ok. No i lampa pracuje. Sprawdzam jeszcze, czy działa. Żółty przebieg to jest po pentodzie. No dobra. Co my tu widzimy? Tu widzimy sygnał z generatora. Tu widzimy sygnał przepuszczony przez pentodę. Mogę ją tutaj tym potencjometrem, co mam, ściszyć. Zróbmy sobie wyjście 1 V. Jak widzicie, ładne wzmocnienie ma. Volta. Ponad 6 V na wyjściu. Bardzo ładnie. Teraz wyłączmy i zobaczmy, co się dzieje po wtórniku. Załączyłem i patrzymy, co się dzieje po wtórniku. Generalnie pentoda zwróci uwagę na fazę. Po wtórniku ta sama faza. Dobrze. Układ działa. Działa w sposób zadowalający. Teraz tak. Na wejściu muszę mieć, załóżmy, 100 mV. Albo niech będzie 200. Jest 200 mV i zobaczmy, ile to może nam wzmocnić. Na wyjściu mamy 2,92 V. Zaraz sobie to zanotuję. Teraz zróbmy sygnał wejściowy 400 mV. Gdzie jest to potencjometr? Dobrze, mamy jakieś tutaj 400. Ok. I jedziemy ze wzmocnieniem. 5,70. Potem sobie sprawdzę, jakie mam wzmocnienie. Wy też możecie sobie przeliczyć, ile pentoda nam wzmacnia razem z turnikiem katodowym, bo jesteśmy z turnikiem katodowym. Zróbmy to samo. Bez wtórnika katodowego. I jeszcze raz 400 mV. 4,99. Nie, przepraszam, 6,28. Też mi się tak wydawało, że trochę za mało jest. 6,28. Przecież wtórnik katodowy ma wzmocnienie napięciowe mniejsze od jedności. Zróbmy sobie jeszcze 200 mV. Mamy i maksa mamy 3,01. Takie doświadczenie możecie sobie robić, sprawdzając swój układ. Teraz najbardziej, co mnie ciekawi, ustawię sobie 0,5 V na wejściu. Mam wejście 0,5 V i teraz tak, sama pentoda, żeby jakoś tam nam równiutko było, niech będzie nam tam 4 V. O. Ciężko tym potencjometrem manipulować. Dobra, mamy.
Zmieniamy częstotliwość. Mamy 10 Hz. Te pół volta na wejściu mamy mniej więcej, no troszeczkę możemy... Nawet nie będę tego ruszał. Na wyjściu mamy 663 mV. 10 Hz 663 mV. Zmieniamy na inną częstotliwość. Jest to częstotliwość 100 Hz. I na wyjściu mamy już 3,42 V. Wy wyciągajcie wnioski, ja nie będę nic na ten temat mówił. Mamy następny układ, też pół volta na wejściu. Mamy 1 kHz, 4 V na wyjściu. Mamy 10 kHz i 4 V na wyjściu. I ostatni, 100 kHz i mamy 3,16 V na wyjściu. Sprawdzimy sobie jeszcze, czy układ z wtórnikiem katodowym, nie będę podawał sygnału na wyjście wtórnika katodowego, tylko przejdę przez pentodę, potem wtórnik katodowy i zobaczymy, czy wtórnik katodowy w jakimś stopniu ogranicza nam pentodę. Włączyłem na wtórnik katodowy, ustaliłem takie parametry, biorę długopis, wtórnik katodowy zapisuję. Częstotliwość mamy w tej chwili 1 kHz, więc zejdźmy do 10. Przykro mi, nie mamy sygnału na wyjściu. 10 Hz bez sygnału. 100 Hz mamy sygnał. Wartości 2,03. Jeden kHz. Mamy już napięcie zadane 4 V, tak jak mieliśmy. Dalej. 10 kHz. Mamy napięcie 4,05. I 100 kHz. 3,10, ale pamiętajmy, że sama pentoda już obniża nam napięcie. 100 kHz. Wyciągnąć wnioski trzeba. Co to się stało, że nam tak mocno przycięło sygnał na wtórniku katodowym dla niskiej częstotliwości? Zaznaczam, że nie montowałem kondensatorów elektrolitycznych, które właśnie tutaj pracują dla tych niskich częstotliwości. Mam tam na wyjściu 10 nano. To może być powodem. Dobrze. Wyłączmy ten układ. Jest dosyć późno, więc na tym dzisiaj zakończę. Pomiary triody zrobię za tydzień, czy tam dwa. Tutaj macie informacje. 200 mV było wzmocnione na układzie z wtórnikiem do 2,92 V. Sama pentoda wzmacniała nam to do 3,01 V. Możecie policzyć sobie wzmocnienie. 400 mV w przejściu przez pentodę i wtórnik katodowy dawało nam 5,70 V. 6,28 sama pentoda. Dla częstotliwości 1 kHz to było. 1 kHz. Dalej, gdy na wejście podaliśmy tutaj 500 mV, tak?
Przy 10 Hz pentoda dawała nam 663 mV. Przy 100 Hz dawała nam 3,42 V. Przy 1 kHz 4 V, 10 kHz 4 V i 100 kHz 3,16 V. Co? Jakie pojemności mają wpływ na tą wartość? A jakie pojemności mają wpływ na tą wartość? Przypominam, obejrzyjcie sobie film, który zapowiadałem, badania tego przezmacniacza, tam jest schemat. W tamtym schemacie tylko nie użyłem elektrolitów. Tam powinny być na wyjściu wtórnika katodowego elektrolit 10 mikro, a ja tego nie zrobiłem. Może ma to wpływ na działanie? No musicie wyciągnąć wnioski. I teraz przejście przez pentodę i wtórnik katodowy. Wtórnik katodowy połączony z pentodą za pomocą opornika 100 kilo. I teraz tak, brak sygnału, 2,03 V i potem już normalnie, tylko zwróćcie uwagę, że tutaj też nisko było, przy 100 Hz. Jaki kondensator ma na to wpływ, będziecie już wiedzieć. I tutaj oczywiście spadek proporcjonalnie, czyli układ nam ładnie przenosi, można powiedzieć, od 100 Hz. Oczywiście, kiedy zrobimy go poprawnie, to może przenosić szersze pasmo. Zaraz zresztą zobaczę. Mam jeszcze chwilę, to zobaczę. Trochę zmodyfikowałem układ. Na wyjście dałem 10 mikro z wtórnika katodowego. I na wejście dałem 100 nano zamiast 10. Postaram się, żeby tam za dużo się nie odbijało w tym ekranie, ale wiecie, tutaj jest światło. Z 10 Hz po zmianach. Zwróćcie uwagę, jak się przesuwa faza żółtego wykresu względem niebieskiego. Niebieski wykres to jest wejście. Żółty wykres to jest wyjście z pentody, przejście na wtórnik katodowy i z katody wtórnika katodowego, czyli triody pobrany sygnał. Zapisujemy 10 Hz. W tej chwili mamy jakiś sygnał. Jest to 660 mV. 660, dobrze. 10 Hz. Było teraz 100 Hz. Zwróćcie uwagę, jak się faza przesunęła. Żółtego wykresu względem niebieskiego. Mamy 3,46 V. Damy sobie 1 kHz. Teraz damy sobie 10. I napięcie mamy 4,05 V. I damy sobie 100 kHz. Zwróćcie uwagę, jak faza się przesunęła. I mamy 3,05 V. Zróbmy jeszcze raz analizę. Staram się to trochę rozwlec. O. Zwróćcie uwagę, gdzie jest wierzchołek ten, a ten to jest wejście, to jest na wyjściu. Jak przesunięta jest faza. Teraz sobie zobaczmy 10 kHz, prawie w fazie. Też środek pasma. Ale 100 Hz już jest przesunięty w lewą stronę, ten wykres dolny. W którą stronę napięcie nam się przesunęło. I wierzchołek jest tutaj. Teraz widzicie, jak wierzchołek jest przesunięty. Poza tym zobaczcie zniekształcenie tego przebiegu. Wejdźmy sobie za pentodę. To jest sama pentoda. Analizujcie sobie już te wykresy. Zwróćcie uwagę na położenie wierzchołka, amplitudę.
No tutaj muszę amplitudę zmniejszyć niestety. No tak będzie dobrze. Nadal przesunięcie. Tutaj macie amplitudę i już jest ok. Macie częstotliwość, to amplitudę. RMS. I zwróćcie uwagę, że dla 100 kHz przesuwa się to już w tę stronę. Inne pojemności wpływają nam na sygnał. To tyle z tego testu. Niestety nie udało mi się w tym tygodniu zrobić triody. A szkoda. Zobaczymy, jak trioda będzie się zachowywała, a to może za 2 tygodnie. Zobaczcie, jaki mam układ pomiarowy. No, w szkole to by mnie wyrzucili za drzwi. Ale myślę, że osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. Trzymajcie się. Wnioski zostawiam wam. Tutaj już zacząłem rozmontowywać ten układ. Mam nadzieję, że coś tam w komentarzach się ciekawego pojawi. Za jakiś czas pojawi się film także o tym. Nie obiecuję, że za 2 tygodnie. Może za 4. Zobaczymy, jak z czasem u mnie będzie. Jest coś, co zapomniałem wam powiedzieć, a mi umknęło z głowy, że kiedyś widziałem stronę Duncan's App Page, gdzie możecie pobrać sobie aplikację do zrobienia na przykład regulatora barwy dźwięku, policzyć sobie zasilacz do wzmacniacza lampowego. Tutaj macie symulację programu PSUD2. Program ściągnąłem. Rzeczywiście można sobie coś tam podziałać. To jest ciekawsze. A w kontekście tego tutaj zaraz wam coś pokażę. Zwróćcie uwagę, że symulator, który wam zaproponowałem, ma głównie tryby gitarowe. Ten tryb, który tu widzicie, to jest symulator mojego przezmacniacza. Ja nie używałem go, przypomniało mi się o nim dopiero jak cały regulator policzyłem, ale jak widzicie, na symulacji spełnia on to, co mniej więcej zamierzyłem na kartce. Co prawda jest tutaj ten zwis dla 10 kHz, ale wprowadźmy wartości, które mam na schemacie. No. Jak widzicie, regulacja barwy jest w dosyć szerokim zakresie. Tutaj wszystkie wartości prowadziłem. I jak zwrócicie uwagę, to tutaj w tym miejscu, gdzie mamy treble, troszeczkę ten potencjometr trzeba podciągnąć pod górę. A to dlatego, że ja o tym mówiłem w poprzednim filmie, że wynika to z charakterystyki po prostu tutaj tego rezystora treble. Teraz mamy mniej więcej równą charakterystykę, stąd podpinamy ten jeden rezystorek, który tam za chwileczkę zobaczycie. I on ma podciągnąć nam właśnie tutaj tą charakterystykę, o tu R15. On ma podciągnąć tą charakterystykę wyżej, żeby nam ten ogon tutaj nam nie zwisał. No i to jest ten filtr, który tutaj jest wyrysowany troszeczkę inaczej niż na tamtej symulacji. No udało się to tak policzyć, chyba z 4 razy zaczynałem to liczyć, ale spełnia moje oczekiwania. Tutaj mamy, jakby to powiedzieć, statystyki filmu, który poprzedzał ten film, bo to projekt wzmacniacza lampowego z założeniami. No i muszę stwierdzić, że no nieco się trochę zawiodłem, bo oglądalność fragmentów, gdzie tłumaczę zasadę działania regulatora barwy dźwięku z wyjaśnieniem pracy poszczególnych elementów, no jest oglądalność poniżej średniej. Podobnie jak tłumaczyłem wzór Barkhausena oraz zastosowanie triody, no niestety na statystykach wyszło, że ten fragment filmu nie był w centrum zainteresowania, co mnie trochę dziwi, bo można było się dużo dowiedzieć. Mam nadzieję, że jeżeli chcecie skonstruować wzmacniacz lampowy, nie omijacie tych fragmentów. I to robią raczej widzowie z przypadku, którzy zajrzeli na mój kanał i z ciekawości tylko oglądają film, nie zamierzając budować wzmacniacz. Jeżeli chcecie
naprawdę zrobić coś z lampami, dobrze byłoby przeanalizować zasadę działania takiego układu. Jeżeli macie już zbudowany taki układ, to po wyjaśnieniu budowy tego układu, na przykład pułapki tutaj z tym wtórnikiem katodowym, który może zamienić się nam w układ wspólnej siatki i stać się generatorem szumu, ja to wyjaśniałem, no to możecie uniknąć błędów we własnych projektach. No ale cóż, taka jest kolej rzeczy. Może ja nie jestem wygadanym lektorem, no ale zobaczmy. To są statystyki z 3 października, zaraz po publikacji filmu. No szkoda, że tak słabo. Aktualne wyglądają podobnie. Ta lampa niestety uległa uszkodzeniu. Spróbujemy ją trochę wykruszyć, żeby ją otworzyć. No ta lampa niestety, jak widzicie, uległa uszkodzeniu. To jest lampa EF86. Pentoda napięciowa. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają poszczególne elementy. Ten zewnętrzny element to jest element ekranujący tą pentodę. Podłączony jest do 2 nóżek. Jedynki i zdaje się, że 7. 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj rzeczywiście widzimy, tam w środku jest coś podłączone. Ten metalowy ekran. I zresztą zobaczcie. Jedynka. Znaczy dwójka. A, dwójka. I 7 są połączone z jakimś ekranem w środku w lampie, prawda? Mamy anodę, 3 siatki i katodę. Zaraz będziemy to zdejmować. Pierwszy raz rozbieram lampę. Nigdy nie miałem takiej potrzeby. Całe to ekranowanie zdejmujemy jeszcze. A tutaj muszę poodcinać parę rzeczy. No i tak, tu do góry mamy przykładkę mikową i elektrody łączące nam ekran wspólnie. I teraz tak. Ta duża elektroda tutaj na zewnątrz to anoda. Anoda jest połączona tutaj. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste wyprowadzenie. Szóste wyprowadzenie to anoda. Dobrze, pozbywam się anody. Muszę to ładnie tu porozginać na tym, na tej konstrukcji, dlatego na chwilę wyłączę filmik i pokażę Wam już anodę wyjętą. To jest bardzo trudne, żeby się nie zranić opiłkami szkła, ale wyjęliśmy. To jest anoda, trochę się odkształciła i ona przyjmuje elektrony. To jest siatka. W środku mamy następną siatkę. Siatka tak naprawdę to jest drut. Ona stanowi barierę dla elektronów, w związku z czym nawijana jest drutem. Jak możecie spojrzeć, 8 to jest właśnie siatka, ta, którą tutaj szarpałem. Zaraz ją odwinę. Tutaj mamy podłączone do nóżki numer 8. Trzeba ją tutaj ładnie ciachnąć, ale to tak nie jest prosto. Żeby sobie krzywdy nie zrobić. A, widzicie, to jest zgrzane tutaj z tymi prętami. Żeby tak naprawdę dobrze tutaj usunąć i pokazać, co jest pod spodem, musiałbym zdjąć tą górę. Zaraz to zrobię. Niestety tamten fragment poleciał mi gdzieś w siną dal. Więc staram się z boku na to patrzeć, żebyście nie słyszeli mojego oddechu w aparacie w postaci szumu. No i widzicie, rozebranie lampy nie jest takie proste. No może przy użyciu młotka byłoby prostsze, ale udało się.
to jest element konstrukcyjny, spornikowy, izolator. I teraz z góry widzicie. Ta zewnętrzna część to jest siateczka, która, napiszcie w komentarzu. Pokażę Wam na schemacie lampy, która to jest elektroda. To jest ta elektroda. Dobrze, wyjmujemy słupki konstrukcyjne. Co ona tutaj się tak trzyma? O. Trzeba ją odciąć od dołu, żeby nie zniszczyć reszty lampy. O, tak wygląda ta siateczka. I mam tę siatkę już uwolnioną. Napiszcie w komentarzu, które siatki po kolei jak się nazywają. Kto chce się doedukować, odsyłam film pentoda, albo tam lampa ekranowana, tak to się nazywało. Może się zaznajomić z konstrukcją tych lamp. O, mamy. Ta siatka jest. O, teraz ostry zapał. Tak wygląda siatka będąca w środku. Mamy jeszcze siatkę sterującą, która jest nawinięta tuż obok katody. A już powiedziałem nazwę tej siatki, no niestety, no to już macie ułatwienie. Teraz muszę to odciąć tutaj. Niestety przypadkowo poturbowałem trochę katodę. Ale mam nadzieję, że uda się. O! Macie do wyboru siatka sterująca, siatka ekranująca i siatka hamująca. Ta najbliżej katody. Chyba wiecie, co będzie. I to jest katoda. Tak wygląda nam katoda. O, jest ona pokryta tlenkami. Dobrze, odetniemy ją. I tak, tu mamy elektrody. Tu elementy konstrukcyjne. No niestety odleciała mi ta aureolka siną dal i nie mogę jej znaleźć. I pewnie już jej nie znajdę. No wiem, wiecie, o czym mówię, tym elemencie, który jest tutaj na samym dnie. Dobrze. To jest katoda. To jest siatka sterująca. To jest siatka ekranująca. To jest siatka hamująca. To jest anoda. To jest ekran. Elementy wykonane z miki. Są to elementy konstrukcyjne lampy. Jakieś sporniki. Podkładka mikowa, żeby nam elektrony na ten getter, jak tam jest, nie za dużo wpłynęły. No i to jest jeszcze przed zwarciem ochrona tych elementów konstrukcyjnych. To jest ten ekranik. Lampa EF86 i po kolei od dołu. Tutaj macie katodę. A jeszcze żarników Wam nie pokazałem, ale dobra. Tutaj macie katodę. To jest to. To jest siatka sterująca, czyli ten element. To jest siatka ekranująca, czyli ten element. Siatka hamująca, czyli ten element. Anoda. Anoda może być chromowana. Czyli ten element. No i mamy jeszcze tutaj te ekrany, które widzicie, podłączone do siódemki i do dwójki. I to są te dwa ekrany, żeby nam elektrony się poza lampy nie wydostawały, a wynika to z wysokiej czułości tej lampy. Ta lampa ma bardzo duże wzmocnienie, używana jest do wzmacniaczy mikrofonowych. I jak widzicie, grzejnik jest podłączony do tego drutu, który uciąłem, bo katoda jest napylona na grzejniku i w środku jest drut oporowy. Tego już nie widać, nie jestem w stanie tego sfilmować, także musicie wierzyć mi na słowo. W środku widzicie kropkę. Do niej podłączone są dwie elektrody i one wychodziły tutaj, tym uciętą rurką. I w tej uciętej rurce, na której napylona jest katoda, no to w środku jest grzejnik. Pobrudziłem sobie trochę ręce, rozbierając lampę, więc na to nie zwracajcie uwagi. Bardziej zwróćcie uwagę na końcówkę uciętą. Nie wiem, czy uda się zobaczyć te dwa przewody.
I tak mniej więcej składa się lampa F86 z takich elementów. Oczywiście nie ma tutaj szkła i tej aureolki, którą tam widać, bo gdzieś odleciała, a szkło już wyrzuciłem. Postanowiłem zrobić jeszcze jedno doświadczenie. Dzisiaj mamy kolejny dzień. Wróciłem trochę wcześniej z pracy, to przelutuję tutaj tak, żeby trioda, czyli wtórnik katodowy, był nieaktywny. Na drugie gniazdo dolutuję drugą pentodę i puścimy sygnał przez komputer na RMAA. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. O ile części znajdę i będzie tyle czasu, żeby to zrobić. Teraz wyjście obciąży rezystorem 1 mega. No i z niego będę brał sygnał do komputera. No i odpaliłem dwa kanały. Zaraz to będę musiał podłączyć sobie do komputera. Teraz można obliczyć wzmocnienie tego 27 V na wyjściu. Na wyjściu 783 mV. I wzmocnienie tego układu można policzyć. Zobaczmy, czy jak... jest graniczny. Więcej z tego nie wyciśniemy. 787 na wyjściu, 27,40, 50 na wyjściu, 27,5 na wyjściu. Wystarczy wyjściowe napięcie podzielić przez wejściowe i będziemy mieli wzmocnienie. Dobry start test, mam podłączony i generator, i oscyloskop, znaczy komputer, i robimy teścik. Trochę musiałem powalczyć z przydźwiękiem, no ale udało się coś tam osiągnąć. Ten przydźwięk był niezamierzony, no po prostu widzicie, jak to jest wszystko poskładane. A tak to jakoś masę udało mi się pożenić. Laptopa wyłączyłem z prądu i już nie mam buczenia. Te nierównomierności, które tu widzicie, po prostu wynikają z tego, że mamy 26 V na wyjściu, a laptop tego nie przyjmuje. Nierównomierność 3 dB tutaj w tym przypadku no, wynika ze silnego wzmocnienia tego układu. Ja bym musiał tam tłumik założyć na wyjściu, żeby nie tylko ten potencjometr, ale z potencjometra na tłumik wyjść, żeby to w jakiś sposób było na wyjściu także dać, nie wiem, 10 mV. W każdym razie coś tam się udało pomierzyć. Zapomniałem też, że trzeba zrobić mu pętlę. W związku z czym teraz ta pętla się robi i od jednego wyniku odnieść drugi. Wyobraźcie sobie, że laptop niestety ma dla siebie zbyt mały sygnał, w związku z czym nie zrobi mi tego testu. Input level is too low, a mam wszystko rozkręcone na maksa. Także tutaj sygnał wyjściowy jest na maksa, więc czułość wejścia jeszcze mogę zobaczyć. Poziomy 100%. Nie zrobię dla pętli. A szkoda. Nagrywam wam jeszcze próbkę audio. Ją zmontuję tam na koniec, na nie wiem, 15-20 sekund. I to będzie koniec. Także ten film jest domontowany po 3 dniach do całego filmu. No niestety muszę wgrać jeszcze raz go na YouTube. Mam nadzieję, że ta dogrywka wam się spodobała. Tak jak widzicie, można z lampami się bawić i bawić. W tej chwili tutaj mi się coś przez te lampy przepuszcza i nagrywa. To taki akcent na zakończenie. Trochę czaru lamp. Test Ride Mark Audio Analyzer pokazuje nam wyniki średnie lub kiepskie, a to z tego względu, że ja niezbyt starannie zmontowałem układ. Nie dbałem o masę, nie dbałem tam o prowadzenie sygnału. Widzieliście, jak to wszystko leżało sobie na stole. Chodziło tylko o to, czy pentoda ma dobre wzmocnienie dla mnie, korzystne. I chodziło mi także o to, czy przeniesie pasmo, które zakładałem. Też tutaj RideMark Audio Analyzer był podawany z notebooka przenośnego, którego z reguły nie używam, bo to do takich celów, bo ma słabą kartę dźwiękową, ale
akurat nie miałem zamiaru przenosić całego wzmacniacza do domu, żeby na lepszym sprzęcie to pomierzyć. I tu widać efekty tego. Ale takie pasmo, no tu zobaczycie, plus 3 dB i minus 2 dB to nie jest dużo. Mieścimy się w paśmie akustycznym dla normy DIN. Poziom szumu, no tu widać, że wybija się częstotliwość sieci 50 Hz. Może to być wynik złego prowadzenia masy odżarzenia, się uziemienia punktu 0 dla żarzenia. Tam miałem problem z tym zasilaczem trochę. Zepsuło mi się soft start, więc być może gdzieś tam nie dopatrzyłem, jakiś problem był. I tu widać też harmoniczne 200, 350. To są właśnie pochodzące od żarzenia. Gdyby tego nie było, to ten poziom byłby na minus 90 dB. A w tej chwili mamy minus 72 dB, 75. To jest ważony. Co jeszcze? Dynamic range to jest zakres dynamiki. Zakres dynamiki 75 dB. Wynika to z tego samego powodu, co tutaj. Zniekształcenia THD tu będą duże zniekształcenia. Chociaż zobaczcie, prawa i lewa lampa, te zniekształcenia ma bardzo podobne. Co mnie bardzo cieszy, bo to są dobrane lampy, które tam niewiele różnią się prądem. Specjalnie dobierałem, żeby ten pomiar był taki w miarę wiarygodny i w miarę równy. Intermodulacyjne są dosyć wysokie, dlatego że to pentoda. I przesłuchy stereofoniczne, no nie wiem z czego to wynika, być może z kiepskiej karty dźwiękowej w moim notebooku. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak ten wykres troszeczkę wypłaszczymy. Zwróćcie uwagę, że jest płaski prawie w całym paśmie. Plus minus 3 dB tylko mamy wahania. Jak na taki prosty, szybko zmontowany i też szybko przeliczony układ, wydaje mi się, że jest dobrze. Ja to jeszcze z czasem będę poprawiał, bo wiecie, w testach, kiedy będzie cały układ zmontowany, wyjdą jakieś mankamenty, będzie trzeba to i owo poprawić i wtedy się okaże, ile warte były te moje przeliczenia. Teraz zobaczmy tutaj noise level. No zresztą te wyniki już widzieliśmy. Widzieliśmy je w raporcie, zakres dynamiki, zniekształcenia harmoniczne troszeczkę możemy sobie zrobić. Także ja jestem zadowolony. Zobaczymy, jak nam wyjdzie trioda. Nie wiem, kiedy ją zrobię, bo naprawdę, jak widzicie, z czasem jest dosyć kiepsko. Mam nadzieję, że wyniki będą dla mnie zadowalające i nie będę musiał się wstydzić. Dobrze, posłuchajcie sobie jeszcze próbki dźwiękowej.